Witam, jestem Mistrz Grzechuta, a to jest kolejny odcinek z serii Skyblock. Dzisiaj, tak jak mnie paru widzów prosiło, upominało, żebym powiększył Mob Grinder. Tak więc czynię. I tutaj już troszkę sobie przygotowałem to. Przy okazji poprawiłem to wejście na górę. Teraz już nie będzie zamarzało chyba. I dzięki tej osobie, która napisała mi, że jeżeli postawimy blok nad wodą, to wtedy ona nie zamarza. To mi bardzo pomogło. Teraz pod każdym miejscem, nad każdą wodą stawiam klocek kamienia. Ale dobra, do rzeczy, bo mam dużo dzisiaj do zrobienia w odcinku. Tutaj jest spadek w dół. Łączy się to z poprzednią platformą. Tak to wygląda, mniej więcej. Tutaj jest to wejście do środka, które wcześniej było. Mam nadzieję, że tam nie ma potworów. Nie ma, okej. Trzeba to zniszczyć. Wejścia już nie będzie. No i okej. To jeszcze zniszczymy. Trzeba będzie jakoś na górę wejść. O, fuck. Okej. Jakoś wydostałem się. I dobra, ja to mniej więcej ogarnę tutaj. I wrócimy, jak już zabuduję to wszystko, bo mam jeszcze coś do zrobienia na samym szczycie Mob Grindera. Tak więc zaraz wracam. Okej, jestem z powrotem. Jak widzicie, drugi poziom jest już w miarę ukończony. W ogóle to jest już ukończony, nie w miarę. Będę musiał zaraz te pochodnie zabrać. Ale jeszcze tutaj na dachu chciałem coś zrobić. A mianowicie farmę kałamarnic. Czyli wylać tu wodę, tak żeby mi się kałamarnice tutaj spawnowały. Tylko jest jeden problem. Jest to na poziomie... Teraz stoję na poziomie 128, a wyżej nie można stawiać żadnych klocków. Ale mogę wylać wodę. Tylko... odkryłem pewien błąd w Minecrafcie, że jeżeli wylejemy wodę na tym poziomie, 128, to będą straszne lagi. Patrzcie. O Jezu. Dwie klatki na sekundę. No właśnie. O, przestały się lagować. Nie wiem, czym są spowodowane te lagi, ale okropne one są. No i tak. Nie wiem właśnie, czy robić tą fabrykę, nie wiem, jak to nazwać, kałamarnic w tym miejscu. Czy może zrobić jakąś inną w innym miejscu, bo nawet nie mogę podnieść tej wody, żeby się nie zlagowało. A w sumie na razie to mi barwnik niepotrzebny, więc jeżeli będę potrzebował, to przemyślę i zrobię normalną farmę, fabrykę. Okej. Zabiorę te pochodnie. Wrócę na dół, bo chcę jeszcze zrobić jedną albo dwie rzeczy w tym odcinku. Zbudować. Ale już wrócę sam, poza filmikiem, żeby was nie zanudzać. A to jest wyjście. Bo tutaj raz spadłem przez jednego zombiego. Nic nie zostawiłem tu. Nie. Teraz spadłem przez jednego zombiego i musiałem drugą kolumnę kobla postawić. I będzie dużo niszczenia z tym. Skąd ta woda tam się leje? Więc... auć. Więc to może chwilę potrwać. A nie chcę was zanudzić, jak już mówiłem. Kurde, kobel tam został. Jeszcze tą... wodę by się przydało trochę wyżej spuścić. Tak gdzieś... tutaj? Tu, tak? Tu chyba. Dobra, mniejsza z tym. Tu będzie... nie, bo będzie z tamtej strony wylatywało, czekajcie. Zniszczyłem i od razu się lód zrobił, fajnie. Tak, trzeba zrobić. Potem lód rozwalić. Cyk, 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 woda i drabinka, żeby można było wejść.
A jeszcze miałem pochodnie tam rozstawić, żeby mi się tu potworki nie spawnowały. A można pochodnie postawić, a to fajnie. Myślałem, że na tym najwyższym poziomie nie można. Aha, jeszcze miałem wspomnieć o tym, że teraz gram na texture packu. Jest on bardzo podobny do normalnego texture packa, tylko że ten... nie wiem, jak to powiedzieć. Ma... Każdy klocek ma więcej pikseli po prostu i przez to są jakby wyraźniejsze te klocki. No, po prostu. No. Nie wiem, plątem się język, ciągle gadam po prostu. Grałem na tym texture packu przez 2 dni, jakoś mi się tak spodobał. Próbowałem wrócić do starego, ale tak obrzydliwie wygląda ten stary, takie piksele straszne. Masakra. Po prostu nie chcę wracać, znowu po prostu powiedziałem. Nie chcę wracać do tamtego texture packa, ten mi się podoba. Może kiedyś z powrotem do tamtego wrócę, ale jak na razie będę tego używał, bo mi się podoba nawet. No i okej. Ja sobie wrócę na dół i zaraz się zobaczymy. Okej, wróciłem już na dół. Tak się prezentuje oto nasz mob grinder. Myślę, że już bardziej go nie będę rozbudowywał, bo strasznie dużo kamienia na to idzie. No. Jak widzicie, potworki spadają. Teraz akurat coś mało ich leci, ale zanim zacząłem teraz nagrywać, to dość sporo ich zleciało na dół. Choć może po wszystkie rzeczy, które spadły. Bo już ich tam dużo pewnie jest. O, jeszcze szkielet próbował walczyć. Czegoś mi tu brakuje. No tak, bo endermany nie mogą tam spadać. Ale coś mi się tak wydaje, że czegoś tam nie ma, co powinno być. Może piórek, które już nie wypadają do zombiego? Nie wiem, po prostu czegoś mi tam brakowało. Przy okazji, jak tam na górze byłem, to mi trochę urosło tutaj tych... na tej farmie trochę rzeczy mi urosło. Na przykład zboże trzeba zebrać. Posiać. Okej, dynie. Trzeba będzie... uraczkę wziąć. O, akurat kolejny melon urósł. Jej. I zaraz planuję zrobić coś fajnego. Aha, i przy okazji mam już 10 dyń, ale dzisiaj nie będę robił wyzwań, tak więc zostawię sobie je na kolejny odcinek. Jutrzejszy, dla was jutrzejszy. I dobra. Uraczka. Wiaderko odłożę, żeby nie stracić. Jak zawsze. Podoba mi się ten mob grinder. O, kaktus urósł jeszcze. Jakoś tylko nie zapomniałem przed chwilą, jak zbierałem tutaj te rzeczy. Tak. Magazyn. Chciałem zrobić magazyn. Z tych kamiennych cegieł, których zrobiłem za dużo w poprzednim odcinku. I tak jak budowałem ten mob grinder, tak sobie myślałem trochę, że może by go zrobić w tym miejscu, tak tutaj po bokach skrzynie. Jakim cudem tam się potwory pojawiły? Kurde, idzie za mną. Chodź. Dobrze. Jeszcze ty, Creeper, chodź. Tylko jakim cudem tam... Skąd się tam wziąłeś, Creeper? Powiedz mi. No, dobra. Nie, spadł. Tak planowałem, żeby ten magazyn zbudować tutaj tak po bokach. Tu takie drzwi by były. I tam dalej przejście do tego spawnera, żeby rzeczy pozbierać. Tak wiem, ten pająk był biały, ale ten tekstur pak jest jakiś dziwny i nie ma jakby tekstury pająka. Nie wiem do końca właśnie, czy zbudować ten magazyn tam, czy gdzieś tutaj może. Jeszcze planowałem, znaczy jeszcze myślałem, żeby może tutaj zrobić. Myślę, że tu by fajnie wyglądał, taki obudowany. Skąd ten creeper się tam wziął? No chodź. Okej. Dobra, weźmiemy to wszystko.
Ja z tej zabuduję, żeby mi potwory nie wchodziły tutaj, jak będę budował. No i dobra. Magazyn będzie miał wielkość... Nie wiem. Będzie miał wielkość, powiedzmy... Tak na 3 skrzynie z tej strony i 3 skrzynie z tej strony. Czyli... Podłogę na razie z kobla zrobię. Resztę się zobaczy. No i znowu mi to zawadza. Trzeba będzie coś z tym zrobić. Nie. Jezu. A w sumie to niezły ratunek by był, jakbym spadł. Czekajcie, bo... Jak tu będzie ściana... Tu będzie pierwsza skrzynia. Czym to oznakować? Może pochodnią? Będzie przerwa, tu będzie druga skrzynia. Przerwa i tu będzie trzecia skrzynia. I tu... Będzie ściana. Tak. Tak będzie ładnie. O, fajny zachód słońca. Do fajnego zachodu słońca przydaje się też ładny teren. Bo tak na niebieskim tle to niezbyt fajnie. Ale jak się nie ma, to się lubi, to się lubi, to się ma. Chyba też skrócę albo przyspieszę, nie wiem. Bo... Chwilę potrwa ta budowa. No dobra, to zaraz wracam. Woke up this morning on the beach. Started walking, it's my regular routine. I was on the search for some diamonds. Let me tell you just what I've seen. I saw a castle with a view, fields of bamboo, guy from Kung Fu, a giant screw, a kangaroo, some chicken stew, and the woman who lived in a shoe. I saw a white whale, the holy grail, pirate ships without a sail, airmail, volcano fail, pyramids not to scale, and some things I should not go into detail. You never know what you will find, shaping a world that's in your mind. See for yourself and walk with me. A world of wonder, land of beauty, across the mountains and over the sea. But I still haven't found any diamonds. I've been walking around for miles, still no diamonds to be found. Maybe I should look underground. I started digging a hole, drilling through dirt, then I fell through, landed in some water. What have I gotten myself into? Saw a lava lake near the core, Kratos from God of War, mushrooms for liquor store, statue of Dumbledore, wooden shed with the bed, spiders and the undead, arrowhead, loaf of bread, giant spool of golden thread. I saw a sparkle in the dark, I put my axe right through that mark. At last I found me some diamonds. Oh, I'm so happy I could ride a pig. No i dobra, magazyn jest gotowy. Mniej więcej tak się prezentuje. Zrobiłem taki daszek drewniany, słupki też drewniane, żeby to jakoś tak ładnie wyglądało, takie jakby zaokrąglone, powiedzmy. Ten strumień wody wprowadziłem trochę tak na bok, żeby po dachu spływał. Tutaj jest ten klocek cobblestone'a, bo woda mi się właśnie rozpływała w dwie strony, w tamtą i tutaj w tą. Teraz tylko w tamtą się leje, więc jest dobrze. I jedyne co mi zostało, to napisać na tabliczkach, co w tych skrzyniach będzie przechowywane. Czyli powiedzmy, że w tej będzie na przykład drewno, w tej będzie, nie wiem, kamień. Tu będzie na przykład śnieg.
I tutaj jeszcze nie wiem, co będzie. Coś się wymyśli, na przykład jedzenie, czy coś takiego. No, w sumie to mogę zrobić. Mam jeszcze trzy tabliczki. Akurat na trzy skrzynie. Tak przy okazji to drewno mi się skończyło na te wszystkie skrzynie i tabliczki, więc będę musiał pozbierać pomiędzy odcinkami trochę. Co ja mówiłem, że tu będzie jedzenie? Nie. Tu będą na przykład przedmioty z potworów. Nie wiem, jak to napisać. Mob grinder items. Może. Grinder items. Po angielsku niech będzie. I tutaj jeszcze nie wiem, coś się wymyśli. No i dobra. Przy okazji, albo nie, to w kolejnym odcinku. W kolejnym odcinku zrobię w końcu fabrykę śniegu, o której już wcześniej mówiłem. Więc jeżeli chcecie ją zobaczyć, to oglądajcie. A na razie to by było chyba tyle. Jeżeli o czymś zapomniałem powiedzieć, to powiem wam jutro, w niedzielę. No i dobra. Komentujcie, subskrybujcie, dawajcie łapkę w górę, jeżeli spodobał wam się ten odcinek, ten magazyn i powiększony mob grinder. Do zobaczenia w kolejnym odcinku już jutro. Trzymajcie się, no i cześć!